Festiwal podróżniczy Wiatraki już od dziś w Raciborzu. To 4 intensywne dni spotkań z podróżnikami i ich niezwykłymi doświadczeniami. To również program bogaty w prezentacje filmów oraz slajdów. Dzięki wyjątkowym slajdom, opowieściom i relacjom mieszkańcy Raciborza mogą poznać najodleglejsze zakątki świata. Festiwal Wiatraki rozpoczął się w Raciborskim Domu Kultury. Tym razem nie 3, a 4 dni spotkań z podróżnikami oraz w piątkowy wieczór odbędzie się koncert. W tym roku już 18. edycja festiwalu, czyli osiągnął pełnoletność, ale idea pozostaje właściwie cały czas taka sama, to znaczy chcemy przybliżać świat, wzbudzać w naszych widzach, w gościach chęć podróżowania, pokazywać, że świat jest zróżnicowany kulturowo, religijnie, etnicznie, politycznie i tak dalej, natomiast cały czas jest miejscem interesującym, ciekawym, wartościowym i wartym poznania. W Raciborskim Festiwalu od początku pierwszej edycji gościło już ponad 200 podróżników z całej Europy. Dzięki temu, że podróżnicy, których ja nazywam najlepszymi ambasadorami w ogóle świata, dzięki temu, że nas odwiedzają i ten świat przybliżają w takiej bezpośredniej relacji, bo to jest coś innego niż film, niż program telewizyjny, tylko ta bezpośrednia relacja bezpośrednich świadków, dzięki temu ten świat staje się w oczach wszystkich ludzi, zwłaszcza młodych, którzy w tej chwili są na sali, staje się autentyczny i to wzbudzenie w nich chęci poznania tego świata jest faktycznie realne. Festiwal tradycyjnie rozpoczęły spotkania uczniów raciborskich szkół z podróżnikami. Oczywiście standardowo blok szkolny, w tym roku dwudniowy. Dzisiaj otworzyliśmy blok szkolny spotkaniem z raciborzaninem Szymonem Warszem. Jutro natomiast otwieramy spotkaniem z Mateuszem Pachulskim, który jest gościem, który jeszcze nie był na festiwalu. Opowie o swoich doświadczeniach związanych z podróżowaniem autostopem po Indiach i po Chinach. W sobotę natomiast otwieramy wywiadem z projektantką biżuterii, dla której podróże po świecie stają się inspiracją do tworzenia biżuterii. Niedzielę natomiast też otwieramy wątkiem raciborskim, gdzie usłyszymy o atrakcjach na pograniczu polsko-czeskim. W tym roku nowością jest wątek raciborski, który umożliwi uczestnikom poznać Racibórz z niecodziennej strony. Zawsze staramy się wykorzystać ten moment, kiedy ileś osób przyjeżdża na festiwal, bo jego widzami są nie tylko raciborzanie, ale właściwie osoby z całej Polski. Staramy się wykorzystać to, że one są w Raciborzu i coś im więcej pokazać. Stąd też w trakcie festiwalu można zwiedzić browar, można zwiedzić zamek, można wziąć udział w spływie kajakowym Odrą, ale też nowością tego roku są takie akcenty mocno raciborskie. Jutro o godzinie 21 spotkamy się w kościele Jana Chrzciciela na Ostrogu. Grzegorz Waboczny opowie o karierze średniowiecznego Raciborza. Zrobimy krótki spacer po Ostrogu, przejdziemy na zamek piastowski, gdzie będzie pokaz starych pocztówek raciborskich. Kolejnym takim elementem raciborskim to nocna wycieczka rowerowa, którą poprowadzi dla nas Stowarzyszenie Odra 1945 po raciborskich cmentarzach, skupiając się na perełkach rzeźby sepulkarnej. W weekend spotkania z gośćmi specjalnymi w Raciborskim Domu Kultury. Jasiek Mela podzieli się swoimi doświadczeniami z podróży w sobotę, a w niedzielę Monika Witkowska opowie o swojej wyprawie, podczas której zdobyła szczyt K2 jako druga Polka. W tym roku wszystkie wydarzenia festiwalowe poza spacerem nocnym, wycieczką rowerową, zwiedzaniem browaru z pływem kajakowym odbywają się w Raciborskim Domu Kultury przy ulicy Chopina 21. I ktoś